Moi kochani, to będzie najbardziej kontrowersyjny filmik, jaki kiedykolwiek nagrałem. Ponieważ dotarło do mnie, że natura ludzka dotyczy nie tylko mężczyzn, ale także kobiet. To znaczy, drogie panie, podlegacie pod prawa natury i czy wam się wydaje, czy jesteście przekonane, czy wymagacie, żeby było inaczej, to nic nie zmieni. Podlegacie pod pewne prawa natury, które powodują, że zostałyście powołane po to, żeby przedłużyć ten gatunek. Rolą kobiety jest zajść w ciążę i urodzić potomstwo. I to nie tylko jedno, bo żeby ten gatunek się reprodukował, to musi być więcej niż dwójka. Za siebie i za partnera. I dlatego, drogie panie, ja wiem, że to, co mówię, będzie bardzo niepopularne, gdyż wy byście chciały, żeby równouprawnienie to wszystko zmieniło, ale praw natury nie da się zmienić. I zauważyłem niezwykłą rzecz, że kobieta potrafi bardzo kochać mężczyznę. Kobieta potrafi kochać nad życie swojego męża. Ona potrafi kochać go tak bardzo, że ona pragnie dać jemu potomka. Ona pragnie dać nie tylko jednego potomka, ale więcej potomków. I to jest motor napędowy, jest to siła napędowa, jest to moc, która napędza kobietę. To jest ta miłość. Miłość u kobiety jest oparta na instynkcie macierzyńskim. On nie zawsze jest widoczny bezpośrednio, ale jest zawsze w podtekście. To znaczy, dziwnie tak się składa, że kobieta, jak zajdzie w ciążę i urodzi dziecko, to jeszcze bardziej kocha swojego partnera. Kocha go tak bardzo, że jest gotowa jeszcze raz zajść w ciążę i urodzi mu kolejne dziecko. I drogie panie, i to wzmacnia jej jeszcze bardziej miłość. Ale natura tak stworzyła, że jeżeli kobieta nie urodzi swojemu partnerowi dziecka, to jej miłość powolutku słabnie, aż w końcu wygasa. I to tempo słabnięcia miłości, to jest mniej więcej od 100 do zera, trwa około 7 lat. I to jest tragiczne, ale niestety prawdziwe. Kobieta po 7 latach od urodzenia dziecka przestaje kochać swojego ukochanego partnera. Czemu? No bo nie urodziła mu następnego dziecka. I tak to stworzyła natura, że kobieta jest gotowa urodzić dziecko z innym facetem. Ta sama kobieta jest gotowa zrobić to z innym facetem. To znaczy, znam takie pary, które się kochają ponad 20 parę lat bez przerwy. Ta kobieta kocha tego faceta namiętną, cudowną, wspaniałą, prawdziwą miłością przez ponad 20 parę lat. Ale urodziła mu 13 potomstwa, córki i synów. Co parę lat rodzi następne. I cały czas jest zakochana. I dlatego, drogie panie, informuję was, że naturalnym stanem u kobiety jest to, że miłość do partnera powolutku słabnie. A jak dziecko idzie do komunii, to kobieta patrzy na tego swojego partnera i się zastanawia, co mnie wtedy podkusiło, że ja go wybrałam. Koniec.